Szacowanie wyników mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych przydaje się zwłaszcza przy robieniu zakupów. Na przykład, gdy chcesz sprawdzić, czy 4 zł wystarczy na kupno 0,2 kg sera, którego cena wynosi 17,94 zł za kilogram. Chcesz kupić 20 kg sera. Jego cena to 17,94 zł za 1 kg. Wyobraź sobie teraz, że masz 4 zł. Chcesz się dowiedzieć, czy wystarczy ci pieniędzy, aby kupić ten kawałek sera. Aby dokładnie obliczyć, ile zapłacisz za ten ser, należy pomnożyć jego masę, czyli 20, przez 17,94. Tyle kosztuje 1 kg. Wyobraź sobie teraz, że twój telefon jest rozładowany i nie możesz skorzystać z kalkulatora. Nie masz też kartki ani długopisu. Takie działanie ciężko będzie obliczyć w pamięci. Możemy sobie jednak oszacować jego wynik. Zwróć uwagę, że 17,94 zł to nieco mniej niż 18. Zamiast wykonywać takie trudne mnożenie w pamięci, obliczymy sobie, ile to jest 20 razy 18. To potrafisz obliczyć w pamięci. Zatrzymaj lekcję i spróbuj zrobić to samodzielnie. Tutaj mamy 2 dziesiąte. Zapomnijmy na chwilę o zerze i przecinku. 2 razy 18 to 36. Tutaj mamy liczbę dziesiętną z jedną cyfrą po przecinku. W tej liczbie również stawiamy przecinek tak, abyśmy mieli jedną cyfrę po przecinku. Dwie dziesiąte razy 18 to 3,6. Wynik tego mnożenia w przybliżeniu to 3,6. Zauważ, że nie zapisałem tutaj symbolu równości. Dwie falki rysujemy wtedy, gdy podajemy szacunkowy wynik działania. 17,94% to nieco mniej niż 18. Za 20 kg sera zapłacimy więc nieco mniej niż 3,6 złotego. 4 złote ci wystarczy. Wyobraźmy sobie teraz, że chcemy kupić 40 kg szynki. Jej cena to 14,91 zł za 1 kg. Gdybyśmy chcieli dokładnie obliczyć, ile zapłacimy za tę szynkę, pomnożylibyśmy 40 przez 14,91. My jednak chcemy oszacować ten wynik, 14,91 to nieco mniej niż 15. To właśnie przez tą liczbę pomnożymy 40. Zapomnijmy na chwilę o zarze i przecinku. 4 razy 15 to 60. Zapiszę tę liczbę tutaj. Pamiętamy jednak o tym, że tutaj mamy liczbę dziesiętną. Ma ona jedną cyfrę po przecinku. W tej liczbie stawiamy przecinek tak, abyśmy również mieli jedną cyfrę po przecinku. 4 dziesiąte razy 15 to 6. Jeszcze raz przypomnę, że 14,91 to mniej niż 15. Oznacza to, że 4 dziesiąte razy 14,91 to nieco mniej niż 6. To jest szacunkowy wynik tego mnożenia. Można też powiedzieć, że za tę szynkę zapłacimy około 6 zł. Spójrz teraz na taki przykład. Wyobraź sobie, że chcesz kupić 2,9 kg ziemniaków. 1 kg kosztuje 2,20 zł. Gdybyśmy chcieli dokładnie obliczyć ile zapłacimy za te ziemniaki pomnożylibyśmy 2,20 przez 2,9. My jednak oszacujemy ten wynik. Zauważ, że 2,20 to nieco więcej niż 2. Spójrz jednak na tę liczbę. Można powiedzieć, że 2,9 to nieco mniej niż 3. W tym przypadku zaokrągliliśmy dwie liczby dziesiętne, które biorą udział w mnożeniu. Łatwo obliczyć w pamięci, że 3 razy 2 to 6. Za te ziemniaki zapłacimy około 6 zł. Tę liczbę zapiszą tutaj. Spójrz teraz na taki graf. Jeśli cenę za kilogram pewnego produktu pomnożymy przez masę tego, co chcemy kupić, otrzymamy koszt, jaki będziemy musieli zapłacić. Wiemy, że działaniem odwrotnym do mnożenia jest dzielenie. Jeśli koszt tego, co mamy zapłacić, podzielimy przez masę tego, co kupujemy, otrzymamy cenę za 1 kilogram. Spójrz więc na taki przykład. Masa pewnego tortu to 4,2 kg. Za ten tort zapłacono 44,94 zł. Mamy oszacować, ile kosztuje 1 kg tortu. Gdybyśmy chcieli dokładnie policzyć, ile kosztuje 1 kg tortu, musielibyśmy kwotę, którą za niego zapłaciliśmy, podzielić przez jego masę. My jednak mamy oszacować, ile kosztuje 1 kg tortu. Zauważ, że 44 i 94 setne to nieco więcej niż 44. Niektóre osoby zaokrągliłyby tę liczbę pewnie do 45. Zaraz powiem Ci, dlaczego zaokrągliłem ją do 44. Spójrz na drugą liczbę dziesiętną, która bierze udział w dzieleniu. 4,2 to nieco więcej niż 4. Szacując wynik tego działania, podzielimy liczbę 44 przez 4. Takie dzielenie łatwo obliczyć w pamięci. Gdybyśmy tę liczbę zaokrąglili do 45, to musielibyśmy 45 podzielić przez 4. To już nie jest takie łatwe. 44 podzielić przez 4 to 11. Szacowanym wynikiem tego dzielenia jest liczba 11. Co to oznacza? Oznacza to, że 1 kg tortu kosztuje około 11 zł. Mam teraz zadanie dla Ciebie. Woreczek pistacji waży 12 setnych kg. Zapłacono za niego 5,96 zł. Oszacuj, ile kosztuje 1 kilogram pistacji. Gdybyśmy chcieli dokładnie obliczyć, ile kosztuje 1 kg pistacji, podzielilibyśmy kwotę, którą za nie zapłaciliśmy, przez masę woreczka. Aby oszacować wynik tego dzielenia, należy liczbę 6 podzielić przez 1 dziesiątą. 6 podzielić przez 1 dziesiątą to 60. Oznacza to, że 1 kg pistacji kosztuje około 60 zł. Ceny produktów kupowanych na wagę mówią nam, ile trzeba zapłacić za 1 kg danego towaru. Aby oszacować, ile zapłacimy, gdy zechcemy kupić mniej lub więcej niż kilogram, wystarczy pomnożyć ilość produktu przez cenę za 1 kg. Przed pomnożeniem zastanów się, czy którą się z liczb można zaokrąglić. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o działaniach na liczbach dziesiętnych. Wszystkie playlisty znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja.tv.